Dzień dobry, nazywam się Mateusz Izdarek-Welsterek, portal nakolej.pl. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP SA. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam państwa. Panie prezesie, jesteśmy już w 2022 roku, poprzedni rok za nami. Jakby pan mógł w dwóch, trzech zdaniach podsumować ten rok? Oczywiście z największą przyjemnością, jednakże korzystając z okazji wizyty w Państwa redakcji, chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i sukcesów w roku 2022, ale też pogratulować dotychczasowych efektów Państwa pracy, ponieważ dziś miałem wielką przyjemność zapoznać się z publikacją, w której wskazaliście Państwo dane dotyczące ilości unikalnych użytkowników, która sukcesywnie wzrasta, więc bardzo serdecznie gratuluję efektów tej dotychczasowej pracy. Natomiast jakby przechodząc do podsumowania roku 2021, wydaje się to oczywiście być naturalnym zagadnieniem w pierwszych dniach nowego roku, to rzeczywiście był to czas bardzo intensywnej pracy w Polskich Kolejach Państwowych, spółce akcyjnej, ale też w całej grupie PKP. I zaczęliśmy ten rok z przytupem, to jest przyjęciem strategii PKP SA na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030, a więc dokumentu, który reguluje ramy funkcjonowania i dalszego rozwoju PKP SA, ale też ma swoje przełożenie oczywiście na funkcjonowanie spółek z grupy PKP. W roku 2021 wypracowaliśmy też inne dokumenty strategiczne. Jednym z nich była chociażby strategia kolejowych zakładów łączności z siedzibą w Bydgoszczy. Innym z kolei plan restrukturyzacji spółki PKP Telkol. Te dokumenty już są wiążące dla tych podmiotów i oczywiście w ich rytmie i trybie spółki funkcjonują. Natomiast w roku 2021 zrealizowaliśmy wspólnie jako PKP SA ze spółkami z grupy PKP oraz PKP PLK jeszcze inne przedsięwzięcie. To jest, doprowadziliśmy do zawarcia porozumienia, a także wypracowania strategii IT, czyli obszaru IT, telekomunikacji szeroko rozumianej w grupie PKP i PKP PLK. Jest to dokument, który konstytuuje zasady funkcjonowania, standaryzacji i realizacji takich wspólnych 14 notabene strategicznych projektów dla wszystkich spółek z grupy PKP i PKP PLK. Ale to są oczywiście tylko niektóre działania, o których w tej chwili powiedziałem. Czy możemy tak naprawdę powiedzieć, że 2021 rok był rokiem strategicznym, patrząc z perspektywy przyjmowanych dokumentów, które były właśnie tymi... Tak, to prawda, panie redaktorze, ale również z perspektywy podejmowanych praktycznych działań, które realizowaliśmy z całą konsekwencją, dążąc do właśnie wypracowania najlepszych rozwiązań, które jakby podnoszą jakość funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych i spółek z grupy PKP. Wspomniał pan prezes na temat prac nad tak zwanym holdingiem w zakresie IT całej grupy PKP. Z czym dokładnie to może się wiązać? Jakie projekty przyszłościowo mogłyby w ramach tej grupy powstać? Czy to jest to już w jakiś sposób ukształtowane, czy to dopiero będzie wszystko powstawało w jakiś sposób w grupach roboczych? W maju roku już minionego zawarliśmy porozumienie, które reguluje zasady współpracy spółek z grupy PKP i PKP PLK. Natomiast w październiku przyjęliśmy zestaw projektów strategicznych do wspólnej realizacji. Oczywiście powstały komitety sterujące, zespoły robocze, które bardzo aktywnie pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dla Polskiej Kolei w rozumieniu właśnie funkcjonowania spółek z grupy PKP i PKP PLK, ale też nie zamykamy się, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami w tym zakresie. Natomiast jestem jako przewodniczący tej rady związany tajemnicą dokumentu sygnowanego zresztą również przeze mnie, ponieważ ustaliliśmy, że o pewnych działaniach
wspólnych, które realizujemy, no, będziemy rozmawiać przede wszystkim ze sobą, natomiast w opinii publicznej będziemy prezentować efekty tej pracy. Mogę tylko powiedzieć tyle, że w zestawie tych projektów strategicznych zdefiniowanych jako wspólna, więc standaryzacyjna dla polskiej kolei, znalazło się 14 projektów. To dalej tak tylko drążąc, zapytam, czy wśród takich projektów znajduje się między innymi połączenie aplikacji Bilkom z M-Obywatelem? Czy to była oddzielna inicjatywa? To była oddzielna inicjatywa. Tutaj we współpracy z pionem cyfryzacji KPRM rzeczywiście dokonaliśmy integracji rządowej aplikacji M-Obywatel z systemem zakupu biletów kolejowych Bilkom, ale w drugim kroku, to pod koniec roku, zrealizowaliśmy inną czynność. To jest w M-Obywatelu pilotażowo dla pracowników spółki PKP SA i PKP Intercity już zamieściliśmy legitymacje kolejowe i oczywiście będziemy starali się ten produkt dalej rozwijać. Jest to duże udogodnienie dla użytkowników kolei, którzy posiadają taki dokument, ponieważ mogą okazywać go w trakcie kontroli potencjalnych w wersji elektronicznej, a nie tej tradycyjnej. Z pewnością jest to duże ułatwienie. Sam akurat legitymacji kolejowej nie posiadam, ale w aplikacji M-Obywatel bilety swoje przetrzymuję i to potwierdzam, że jest to bardzo fajne, wygodne rozwiązanie. Dobrze, przejdźmy, panie prezesie, do kolejnego zagadnienia, które również w 2021 roku wybrzmiało, mianowicie rozwój PKP Mobility, w ogóle całego obszaru związanego z rozszerzeniem transportu kolejowego do tego transportu dojazdowego ostatniej mili tak zwanej. Jak w tym obszarze to zadziałało? Otóż, szanowny panie redaktorze, Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna, są przede wszystkim zarządcą dworców kolejowych w Polsce. Mamy ich obecnie 520, to jest czynnych dworców kolejowych, plus kolejne 20 we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i oczywiście nieustannym naszym takim przedsięwzięciem, z którym się zmagamy i przedmiotem codziennych trosk jest zapewnienie bilansowania się funkcjonowania tych dworców, czyli po prostu uzyskiwania na tak jednostkowych dworcach, jak na dworcach postrzeganych z perspektywy tej ogólnej pozytywnego wyniku ekonomicznego. I tutaj też wypracowaliśmy stosowny dokument, studium, które opisuje sytuację związaną z funkcjonowaniem dworców i głównymi bolączkami, które występują tak na rynku polskim w tym zakresie, jak i w szerzej europejskim, tak aby wypracować rozwiązania, które no, mają w dłuższej perspektywie czasowej zapewnić właśnie bilansowanie się funkcjonowania tychże dworców kolejowych i aby też no, dywersyfikować źródła pozyskiwanych przychodów, bo dziś właśnie utrzymując dworce pobieramy w ramach obowiązującej ustawy i innych regulacji wewnętrznych spółki opłaty od przewoźników, ale też prowadzimy najem komercyjny nieruchomości. I to są te dwa takie podstawowe źródła jakby uzyskiwania przychodów przez PKP SA. No staramy się też rozszerzać ofertę usługową poprzez powiązanie jej z nowymi usługami okołodworcowymi. Jedną z tych usług jest właśnie marka PKP Mobility, w ramach której na chwilę obecną aktywnie rozwijamy usługę parkingów własnych PKP SA. W grudniu już minionego roku oddaliśmy do użytku 7 kolejnych lokalizacji, m.in. Warszawa Wschodnia czy Warszawa Gdańska, tak aby właśnie pozyskiwać nowe źródła przychodów i nowe źródło przychodów w postaci tej opłaty parkingowe. Oczywiście w dłuższym horyzoncie czasowym planujemy powiązać tę usługę również z tą podstawową usługą kolejową, ale to za chwilę. I właśnie marka PKP Mobility, która z tak dużym pozytywnym przyjęciem spotkała się chociażby na ostatnich międzynarodowych targach Trako, gdzie prezentowaliśmy auta elektryczne i można było z nich skorzystać, jest właśnie tym narzędziem czy tym produktem, który chcemy konsekwentnie rozwijać. Oczywiście uwzględniając czas pandemii, tutaj musieliśmy troszeczkę inne podejście zastosować do rozwoju takich usług jak bike sharing czy car sharing, czy budowa stacji ładowania nowych. Mamy ich na chwilę obecną
9, ale usługa parkingowa była tą podstawową, na którą położyliśmy taki fundamentalny akcent w drugiej połowie 2021 roku. Panie prezesie, w takim razie odnosząc się do dworców kompleksowo, rozumiem, że rozwijacie ten tak zwany transport ostatniej mili, transport wydłużający cały łańcuch logistyczny podróży pasażerskiej. Natomiast czy w najbliższej przyszłości, chyba że już są prowadzone takie prace, planujecie rozszerzyć zakres usług na samym dworcu? Panie redaktorze, ja już o tym kiedyś mówiłem. Takim projektem, który zresztą znalazł swoje odzwierciedlenie w strategii PKP SA, który chcielibyśmy rozwijać, jest niewątpliwie usługa automatów do pocztowej obsługi klienta. I tutaj prowadzimy pewne prace w tym zakresie, tak wewnątrz PKP SA, jak i z partnerami zewnętrznymi. Oczywiście niespecjalnie chciałbym ujawniać w tym momencie z kim, bo to też jest objęte pewną tajemnicą czy tajemnicą przedsiębiorstwa. Natomiast projekt, który uważamy jako naturalną konsekwencję potrzeby chwili, który trzeba będzie rozwijać, to tutaj nie ma żadnej wątpliwości, to jest chociażby biletomat uniwersalny czy biletomat zarządzany przez właśnie spółkę PKP SA jako dysponenta dworców kolejowych. Tutaj też tak wewnątrz grupy PKP, jak i z partnerami zewnętrznymi podejmujemy działania, ponieważ musimy pamiętać o tym, że jako zarządca dworców kolejowych my de facto nie prowadzimy takiej działalności jak na przykład kasy, w których można kupić bilety. I w związku z tym spotykamy się coraz częściej, to czasami pojawia się również w mediach z taką oto sytuacją, że przewoźnicy, którzy korzystają z naszych nieruchomości, wynajmują u nas po prostu powierzchnię pod uruchomienie kasy kolejowej, wycofują się z tej działalności. I wtedy jest takie też niezrozumienie w przestrzeni publicznej, że Polskie Koleje Państwowe zamykają kasę. Nie, Polskie Koleje Państwowe nie zamykają kasy, tylko konkretny przewoźnik, który wynajmował powierzchnię, nieruchomość, po prostu akurat stwierdził, że to rozwiązanie przestaje być praktyczne dla niego, czy może rentowne. I musimy i chcemy temu zapobiegać w taki sposób, żeby, bo nie, przecież na dzień dzisiejszy nie wszędzie mamy przy dworcach kolejowych biletomaty, a już na pewno nie są to biletomaty jednego przewoźnika. W związku z tym może to wprowadzać w tej przestrzeni pewien chaos, tak? I być przyczynkiem do powstawania różnego rodzaju sytuacji, no, niezbyt miłych dla użytkowników tych usług. I dlatego chcielibyśmy zaproponować w tym przewoźnikom samorządowym i pewne rozmowy w tym zakresie już prowadzimy, rozwiązanie wspólnego biletomatu per analogiam rozwiązania wspólny bilet. I nad tym będziemy na pewno pracować w pierwszym kwartale, czy wręcz w pierwszym półroczu bieżącego roku bardzo intensywnie. No jest to ciekawe rozwiązanie, szczególnie, że tak jak pan prezes wspomniał, w opinii publicznej rykoszetem dostaje się wam jako PKP SA z racji na to, że przeciętny tak zwany Kowalski czy Nowak jakby nie do końca może też odnajduje się w całej tej strukturze kolejowej. Na konkretnych przykładach to chociażby ostatnio mieliśmy podobną sytuację w Mławie, gdzie mamy swój innowacyjny dworzec systemowy i tam rzeczywiście Koleje Mazowieckie zaniechały prowadzenia tej kasy, niemniej jednak po podjęciu przeze mnie zresztą osobiście rozmów z zarządem Kolei Mazowieckich udało się zbudować taką perspektywę, żeby ta kasa została przywrócona i ona właśnie w dniu dzisiejszym pojawiła się ponownie w tej placówce w Mławie. Za to chciałbym bardzo serdecznie kolegom z zarządu Kolei Mazowieckich podziękować, że z tak dużym zrozumieniem spotkała się ta potrzeba odtworzenia tej kasy, która w krótkiej perspektywie, na szczęście czasowej, ale jednak została zamknięta. W imieniu mieszkańców Mławy trzeba podziękować panu prezesowi za interwencję. Panie prezesie, w takim razie przejdźmy do mojego ostatniego pytania podsumowującego 2021 rok, mianowicie kwestie badań i rozwoju tej współpracy. Wiem, że PKP nawiązuje współpracę z ośrodkami, którymi może wspólnie budować innowacyjne rozwiązania na kolei, jak i też nawiązywać współpracę międzynarodową. Pozwolę sobie swoją odpowiedź na przedmiotowe pytanie podzielić jakby na dwa takie obszary.
Stawiamy bardzo mocno na edukację własną i potrzebę właśnie budowania kompetencji, ale też wymiany doświadczeń z rynkiem. W związku z tym w roku 2021 zrealizowaliśmy szereg takich seminariów wewnętrznych, takich chociażby jak seminarium intermodalne, jak seminarium właśnie badawczo-rozwojowe dla spółek z grupy PKP, ale nie tylko, bo też uczestniczyli przedstawiciele innych podmiotów, czy też jakby fajna konferencja, inicjatywa Trójmorza, jak rozwój tej inicjatywy może wpłynąć właśnie na funkcjonowanie polskiej kolei, ponieważ ja osobiście uważam to za fundamentalne wyzwanie budowy tych szlaków transportowych i rozwój tej aktywności na linii południe-północ, północ-południe. Natomiast w zakresie badań i rozwoju uczestniczymy w wielu projektach europejskich chociażby. I tu chciałbym wspomnieć o takim dużym sukcesie z mojej perspektywy, który osiągnęliśmy notabene w ostatnich dniach roku 2021, ponieważ rzeczywiście wcześniej komunikowaliśmy się z rynkiem w taki sposób i mówiliśmy o tym, że pracujemy nad tym, aby w ramach inicjatywy Horyzont Europa, Europe's Rail, zbudować konsorcjum badawczo-rozwojowe, to jest taka forma partnerstwa publiczno-prywatnego, aby dołączyć do tej wielkiej rodziny europejskich kolei w charakterze członka założyciela, członka fundatora tej inicjatywy, dużej europejskiej inicjatywy, i udało się nam to zrobić. Jest to wielki sukces zespołu Biura Badań, Rozwoju i Cyfryzacji PKP SA, ale też tych wszystkich podmiotów, a więc politechnik, właśnie uczelni wyższych, spółek Skarbu Państwa, ale też podmiotów prywatnych, przedsiębiorców po prostu, którzy zaangażowali się w powstanie tego konsorcjum. Jakby jesteście Państwo pierwszym miejscem, w którym o tym mówię. Niebawem będziemy nieco więcej szczegółów komunikować na zewnątrz na temat założeń tego przedsięwzięcia, ale jest to wielki, wielki sukces Polskich Kolei Państwowych i efekt wielomiesięcznej, bardzo ciężkiej, bardzo żmudnej pracy. Dodam tylko, że to partnerstwo obowiązuje na lata 2022-2031, a więc są to poważne środki i te środki mają ich zaangażowanie, ma pomóc w rozwoju polskiej kolei, ale szerzej też transportu. Trzymamy kciuki w takim razie, żeby udało się to. Panie prezesie, ostatnie pytanie, króciutkie. Czy 2022 będzie z perspektywy odbiorcy usług tak samo intensywny w działaniach PKP SA, czy jeszcze bardziej? Panie redaktorze, powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o mnie, mam ciągle w sobie ten nieodparty głód potrzeby ciężkiej pracy i z całą intensywnością rzeczywiście angażuję się wraz ze swoim zespołem w rozwój różnych projektów, ale jestem osobą bardzo praktyczną i dlatego chciałbym przede wszystkim nie tylko mówić o tych rzeczach wielkich, ale o tych małych, które się udało już zrobić, takie jak właśnie PKP Mobility, jak M-Obywatel Bilkom. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten rok 2022 będzie nie mniej aktywny, a może jeszcze nawet bardziej niż rok miniony. No tacy już jesteśmy, chcemy ciężko pracować. To jest tak, że Polska Kolej od kilku lat dosyć intensywnie się rozwija. Mamy inwestycje infrastrukturalne, mamy szereg różnych takich rzeczy unowocześniających funkcjonowanie tej kolei, ale mamy też taką głęboką świadomość tego, że nie zawsze tak było, że wcześniej bywało różnie i że w paru obszarach, chociażby biletomatu uniwersalnego, o którym dziś już mówiłem, mamy pewne opóźnienia, tak? I że teraz musimy poprzez ambitną, ciężką pracę te opóźnienia lat minionych, zaszłych po prostu nadrabiać, tak żeby Polskie Koleje Państwowe i Polska Kolej na tym rynku wspólnym, europejskim odgrywały no, naprawdę istotną rolę, kluczową, jako taki liczący się gracz. Miejmy nadzieję, że uda się te opóźnienia zniwelować. No i tego życzymy, żeby polskie koleje były jak najbardziej punktualne i
żeby wszystko... Z pokorą przyjmuję każde uwagi i konstruktywną krytykę, nawet jeżeli czasami jest tak, że może przykro się czyta, czy przykro się pewnych rzeczy słucha, to naprawdę z dużym zrozumieniem podchodzimy do oczekiwań naszych klientów, a za moment będziemy już też posiadać najbardziej aktualne wyniki badań satysfakcji klientów, którzy podzielili się z nami w ramach, mówię już o roboczym materiale, spostrzeżeniami, jak oceniają polską kolej dziś w kontekście wczoraj. I rzeczywiście te wyniki napawają pewnym optymizmem, że choć nasi klienci dostrzegają potrzebę jeszcze bardziej aktywnych zmian, unowocześniania tej kolei, większej może jej cyfryzacji, to jednak doceniają również to, co udało się nam już wspólnie zrobić. Czekamy w takim razie na publikację. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Moim państwa gościem był Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP SA. Bardzo serdecznie dziękuję.